Witam serdecznie. Na portalu Nasze Miasto pojawił się artykuł Międzynarodowa bójka w Skwierzynie? Amerykanie pobili cywilów? Z dalszej części tego artykułu wynika dość jasno, że na 99,9% tak rzeczywiście amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce pobili cywilów w tymże właśnie mieście Skwierzyna. Cywilów było 3, była noc i Amerykanie wzięli i ich pobili. Niestety nic więcej za bardzo nie wiadomo, bo zarówno policja, jak i prokuratura de facto nabrała wody w usta i tylko półsłówkami coś tam sobie sugerują. Dlaczego tak robią? Ano dlatego, że sprawa ta jest niesłychanie wręcz polityczna i to na najwyższym szczeblu. O co chodzi? Chodzi o to, że Amerykanie nie pozwolą sobie na to, żeby ich obywatele, w tym wypadku żołnierze, stanęli przed polskim sądem. Oni po prostu się na to nie godzą. Standardem w lokowaniu amerykańskich wojsk na terenie krajów innych niż Stany Zjednoczone jest wymuszenie na kraju przyjmującym, że żołnierze będą wyjęci spod prawa lokalnego, ale nie w takim znaczeniu wyjęci spod prawa, jak był Robin Hood z lasu Sherwood, że każdy mógł mu zrobić krzywdę, bo prawo go nie chroniło. Tutaj jest odwrotnie. Prawo tych ludzi chroni, tyle tylko, że prawo tych ludzi nie obowiązuje. Po prostu tak jakby nie znajdowali się na terenie Polski, cokolwiek zrobią, to pod polski wymiar sprawiedliwości w tym wypadku nie podlegają, a jedynie Amerykanie obiecają, że gdzieś ich tam ukażą, jeśli będą winni. I prawdopodobnie Polska się na to zgodziła, ponieważ jest to standardowe zachowanie Stanów Zjednoczonych względem krajów, które amerykańskie jednostki przyjmują. A ponieważ Polska, zwłaszcza pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jest niesłychanie wręcz uległa wobec Stanów Zjednoczonych, nie mamy powodu przypuszczać, że nie zgodzili się na coś, na co generalnie Amerykanom ludzie się zgadzają. Jaki jest problem tutaj? Ano taki, że Prawo i Sprawiedliwość nie podzieliło się tym faktem, tą informacją prawdopodobną z opinią publiczną. Czyli ludzie po prostu tego nie wiedzą. A jak się dowiedzą, to będą niesłychanie zbulwersowani. No bo jak to tak to? Amerykanie pobili polskich cywilów i nie staną przed polskim sądem? Jak to nie staną? Włos im z głowy nie spadnie? Mamy tylko wierzyć na słowo Amerykanom, że zostaną ukarani w Stanach Zjednoczonych? Naprawdę? Gdzie Amerykanie uważają siebie z definicji za lepszych, to nawet widać na amerykańskich filmach, w momencie, w którym Amerykanin gdzieś popełni jakiś czyn zabroniony i na przykład przyczepia się do niego policja, co robi Amerykanin? Z miejsca drze mordę. I'm American citizen! Jestem amerykańskim obywatelem, czyli jestem kimś lepszym niż jakby był Brytyjczykiem, Niemcem, Włochem, Hiszpanem. Jestem Amerykaninem i proszę mnie traktować w sposób adekwatny do tego, że jestem Amerykaninem, bo jak nie, to zaraz przyjadą Navy Seals. Oczywiście na samym końcu to sobie już śmieszkuje. Także ludzie się po prostu wkurzą, bo będą uważali, i trochę słusznie, że Amerykanie są ważniejsi od Polaków na terenie Polski. Bardzo nieprzyjemne poczucie i będą się też trochę bali. I też słusznie, albowiem w tym wypadku Amerykanie mogą być niefajni wobec Polaków, popełniać jakieś wręcz czyny zabronione, żeby nie powiedzieć wprost, że popełniać przestępstwa, ponieważ będą sobie zdawali sprawę ze swojej faktycznej bezkarności. I w tym momencie to jest naprawdę przesrane, nie? I w kontekście tego wszystkiego oraz tego, że mamy dwulecie wyborcze, ponieważ teraz nie wiem, kiedy puszczę wam ten materiał, ale prawdopodobnie gdzieś niedaleko będziemy mieli w tym momencie wybory samorządowe, albo będziemy je mieli chwilę przed, albo będziemy mieli chwilę po tych wyborach samorządowych. Będziemy, prawda? Ale zaraz potem będziemy mieli wybory do Europarlamentu, potem będziemy mieli znowu wybory do Parlamentu Polskiego, potem będziemy mieli wybory prezydenckie. No,
strasznie niefajnie, tak? Jak się Polacy wkurzą na Prawo i Sprawiedliwość, niedługo przed wyborami, a jakimiś wyborami, jakieś wybory będą teraz prawie że cały czas, no to się bardzo mocno odbije na wynikach sondażowych Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS zrobi wszystko, byleby nie doszło do takiej sytuacji, że oto w sposób ostentacyjny ci żołnierze amerykańscy nie staną przed polskim sądem. W związku z tym sprawa będzie wyciszana lub będzie jej ukręcany łeb, jak tylko się da. Jestem przekonany, że dziennikarze z tego portalu Nasze Miasto, którzy to ujawnili, link znajduje się oczywiście w opisie do tegoż artykułu, bardzo dużo ryzykują, albowiem wszyscy, którzy będą próbowali to nagłaśniać, mogą mieć problemy. Ja również niestety, ale no mam nadzieję, że nie. Daleko od tego siedzę, trochę rozpoznawalny jestem, więc mam nadzieję, że to mnie ochroni. Przy okazji proszę o łapki w górę, komentarze i udostępnianie, link do tego vloga, gdzie się tylko da, dla statystyk, dla zasięgu, żeby ten vlog był promowany, żeby dotarł do jak największej liczby osób. Ale i te wyciszanie tej sprawy to jest jakby najmniejszy problem, jaki tutaj może być. Dużo gorsze jest ukręcanie łba sprawie. No bo jak sprawa zrobi się głośna, na razie nawet nie ujawniono nazwisk osób poszkodowanych. No dlaczego nie ujawniono? No dlatego, żeby dziennikarze nie mogli pójść do tych ludzi, żeby ci ludzie nie ujawnili na 100%, że to byli Amerykanie, że byli w amerykańskich mundurach i żeby się nie zrobiło z tego jak najgłośniej, bo wiadomo, że będzie telewizja, przyjedzie, rozmowa będzie, to będzie o tym głośno, prawda? I ludzie zaczną pytać, a dlaczego, kurczę, oni nie stają przed polskim sądem. I tutaj wchodzi w grę dużo gorsza rzecz, czyli właśnie ukręcanie łba sprawie. Jak najłatwiej zrobić, żeby ci winni, prawdopodobnie winni według portalu Miasto Nasze, winni Amerykanie, no bo to jest użyte słowo, pobili, nie uczestniczyli w bójce, tylko pobili polskich cywili, więc co najlepiej zrobić, żeby ci winni według tego portalu Miasto jest Nasze, amerykańscy żołnierze nie stanęli przed polskim sądem? Ano, wystarczy zrobić z nich ofiary. Nie takie rzeczy w polskich sądach już wychodziły i w polskich prokuratorach i na polskiej policji. Jest taki program Studio Polska. Ja jakoś niespecjalnie za nim przepadam, bo to jest jedna wielka pyskówka w moim odczuciu, ale co jakiś czas go oglądam, bo stamtąd można różne newsy złapać, na przykład jak to żona człowieka, który popełnił samobójstwo przez to, że wziął kredyt frankowy w banku prowadzonym przez pana Mateusza Morawieckiego, oskarżyła go o takie moralne sprawstwo, moralną winę nieszczęścia jej rodziny, w tym samobójczej śmierci męża. Także i w tamtym programie przez jakiś czas przychodził człowiek, który miał iść chyba nawet siedzieć za to, że został potrącony przez samochód. Wydaje wam się kuriozalne? Człowieka potrącili, człowiek został potrącony przez samochód, znaczy przez kierowcę tym samochodem kierującego i ten ofiara wypadku samochodowego ma iść siedzieć? Przecież to jest nielogiczne, to się nie może zdarzyć. No nie w Polsce. W polskim wymiarze sprawiedliwości nie takie rzeczy się zdarzają. Co zrobiono? No jest, był sobie facet, nie pamiętam już czy na pasach, czy nie na pasach, ale został no, potrącony przez człowieka prowadzącego samochód. Ponieważ uderzenie było dość silne, facet poleciał na maskę i wbił się tułowiem przednią szybę. No, czyli wyglądało to mniej więcej tak jak standardowo na filmach, że przednia szyba została po prostu uszkodzona, prawda? Mówiąc potocznie, zbita ta szybka. No i jakoś tak zachachmęcili, że kierowca czy kierowczyni, już nie pamiętam, czy to był facet czy kobieta, która prowadziła ten samochód, się wykaraskała. Nie dostała żadnego dużego wyroku, natomiast ofiarze wypadku samochodowego postawiono zarzut za, uwaga, zniszczenie mienia. Tak, zniszczenie mienia, tam jeszcze chyba jakaś grzywna była, facet tej grzywny nie zapłacił i za niezapłaconą grzywnę chcieli go wsadzić. On tam chodził do tego w Studio Polska, chodził, prosił o pomoc, w końcu przestał chodzić. Prawdopodobnie mu ci dziennikarze nie pomogli, poszedł siedzieć. Nie wierzysz w takie sytuacje? A to wpisz sobie w Google znany dziennikarz
takie nazwisko na N, który potrącił staruszkę na pasach, nie mając prawa jazdy przy sobie, albo nie mając w ogóle prawa jazdy, tego nie pamiętam, albo nie miał prawa jazdy przy sobie, albo w ogóle nie miał prawa jazdy, chyba miał nieważny przegląd techniczny samochodu i dostał grzywnę za potrącenie staruszki na pasach z całymi tymi obostrzeniami, nie? Także takie rzeczy w polskich sądach, nie takie rzeczy się zdarzały, kochani moi. I teraz ktoś powie, że o Krzyśku, bo to polskie sądy winne, trzeba zrobić reformę sądownictwa. Kochani, żeby sąd mógł kogoś skazać, to prokuratura musi wysłać do sądu co? Akt oskarżenia, prawda? W związku z tym prokuratura też w tym wypadku wysłała absurdalny akt oskarżenia. A żeby prokuratura mogła zrobić absurdalny akt oskarżenia, to policja musi zebrać co? Absurdalne dowody. W związku z tym, jak ja słyszę, że PiS chce reformować sądownictwo w momencie, w którym nie udało im się zreformować przez 3 lata prokuratury i policji, a to jest łatwiej zreformować, to szczerze wątpię w intencje. Ale zostawmy tamte sprawy, wróćmy tu. Także naprawdę, zupełnie szczerze, boję się o bezpieczeństwo tych cywili, zdaje się, że 3 cywili, ponieważ zaraz może się okazać, że oni są winni. Tak jak na przykład z tym młodym człowiekiem, który prowadził Seicento i miał zdarzenie drogowe, potocznie zwane wypadkiem z udziałem kolumny samochodów, w których jechała pani premier Beaty Szydło. Jestem przekonany, że ten człowiek jest niewinny. Wiecie, dlaczego jestem przekonany? Ano dlatego, że prokuratura po takim długim trzymaniu tej sprawy w szufladzie, żeby tam opinia publiczna, znaczy formalnie dlatego, że prowadzili wnikliwe postępowanie, ale według mnie dlatego, żeby sprawa przycichła, no i po takim długim prowadzeniu tejże sprawy zaproponowali facetowi, że zrobią warunkowe umorzenie sprawy, postępowania. No to jest w warstwie teoretycznej. To jest coś takiego, że umarzamy postępowanie, uznajemy ciebie za winnego, ale poza tym, że uznajemy ciebie za winnego, to w zasadzie nic więcej się nie dzieje złego dla ciebie. Czyli faktycznie to jest tak, jakby cię uniewinnili. Faktycznie, tak? No i facet się nie zgodził. No to co to oznacza? No to oznacza, że jest strasznie pewny tego, że jest niewinny i jest strasznie pewny swoich dowodów, prawda? Jak się tak ogląda to, co mówi się w mediach, to też wygląda na to, że facet jest niewinny. Że po prostu sobie skręcał, a kolumna rządowa wyprzedzała na podwójnej ciągłej. No niby mogła wyprzedzać na podwójnej ciągłej, ale tylko jeżeli migała kogutami i robiła takie takie sygnały dźwiękowe, no i musiała przy tym zachować wyjątkową ostrożność, szczególną ostrożność, bo co do zasady na podwójnej ciągłej to wyprzedzać nie wolno, nie? No. Także nie takie, a facet siedzi na ławie oskarżonych, także nie takie numery były robione, moi kochani, ale na pewno prawda, także bardzo, bardzo współczuję tym ludziom. Natomiast to, kochani moi, daje nam bardzo dużo do myślenia, albowiem jestem przekonany, że jeżeli Amerykanie ulokują w Polsce swoją stałą bazę i tam oni mogą sprowadzić nawet bodajże 10 tysięcy żołnierzy, to wymogą na rządzie polskim, żeby właśnie ci żołnierze nie podlegali pod polskie prawo. I w tym momencie będzie to autentyczny duży problem, bo ja nie mówię, że amerykańscy żołnierze są jacyś źli. Wręcz przeciwnie. Nie mam do nich żadnych negatywnych emocji, ale generalnie jak jest dużo ludzi, to są różne nerwowe sytuacje. Komuś mogą puścić nerwy, nie? Bardzo dużo przypadków. Do tego jeszcze żołnierze to żołnierze. To są bardzo specyficzni ludzie. Generalnie no, to są ludzie, którzy no, pracują przemocą, przepraszam za wyrażenie. W związku z tym oni szybciej no, mogą sięgnąć po pięści. No, no taka prawda. Jak jesteś żandarmem wojskowym, czyli policjantem takim wojskowym, to dużo częściej masz do czynienia właśnie z przemocą i innymi tego typu rzeczami. Właśnie dlatego, że ci ludzie są uczeni, żeby konflikty rozwiązywać przemocą i jak to rozwiązywać przemocą, a nie dyskusją i rozmową. No, to są żołnierze, a nie filozofowie. Natomiast PiS uważam, że powinien bardzo jasno nam wszystkim Polakom powiedzieć. My jako ludzie
powinniśmy bardzo mocno domagać się, żeby ta sprawa stała się sprawą publiczną. Powinniśmy się dowiedzieć właśnie, czy to byli amerykańscy żołnierze, dlaczego doszło do tej bójki, czy zostali sprowokowani, czy może na przykład to był napad, bo mogło być też pospolite zdarzenie takie bandyckie, chuligańskie, prawda? I dowiedzieć się, czy oni będą sądzeni przed polskim sądem, czy na przykład muszą być sądzeni przed sądem amerykańskim. A jeżeli przed sądem amerykańskim, to dlaczego? Bo popełnili przestępstwo na terenie Polski, więc pod zasadę powinien ich polski sąd skazać, prawda? I ta sprawa powinna być monitorowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No właśnie, natomiast cisza. I cisza niesamowita. Jakby informacje o z tego portalu Nasze Miasto podchwyciły w zasadzie tylko takie bardzo prawicowe media i to nie takie jak na przykład w polityce.pl, tylko takie jak na przykład Dziennik Narodowy, czyli takie jeszcze bardziej prawicowe od PiS-u. PiS-owskie media, przynajmniej ja nic nie widziałem, żeby w nich było. Media głównego nurtu, tak jak TVN, Polsat, TVP, nic nie widziałem na ten temat. A teraz, kochani, przeczytam wam i skomentuję ten artykuł w Nasze Miasto. To jest jakby oddział międzyszyński tego, przepraszam, międzyrzecki tego właśnie portalu. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest żaden jakiś lewy portal w chwili obecnej, w której znaczy nie jest to portal taki ultraprawicowy, wręcz przeciwnie, w chwili, w której na nim jestem w tej chwili, to jest cało obwieszony reklamami po nowoczesnej. Po prostu z lewej strony baner po nowoczesnej, z prawej strony baner po nowoczesnej i na samej i na górze nad tekstem baner po nowoczesnej. No po prostu jedna wielka reklama Platformy Obywatelskiej. Międzynarodowa bójka w Skwierżynie. Amerykanie pobili cywili. W piątek w nocy na jednym z osiedli w Skwierżynie zostali pobici trzej mieszkańcy tego miasta. Sprawcami prawdopodobnie są amerykańscy żołnierze. Informację o bójce potwierdziła nam rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, aspirant Justyna Łąkowska. Do szczegółów odesłała nas jednak do prokuratury, która nadzoruje czynności w tej sprawie. To już jest, słuchajcie, pierwsza taka przesłanka, że to byli amerykańscy żołnierze. Dlaczego? Ano dlatego, że takie w sumie mało ważne przestępstwo, takie jak pobicie, czyli takie przestępstwo pospolite, chuligańskie, jest na tyle ważne, że policja nabiera wody w usta, nie chce wyraźnie na ten temat rozmawiać, nie odsyła do rzecznika, tylko odsyła do prokuratury. Zdejmijcie nas z tym, my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Renata Szynszewska, powiedziała nam, że czynności w tej sprawie prowadzi policja i żandarmeria wojskowa. No słuchajcie, jeśli prowadzi żandarmeria wojskowa, to znaczy, że tam są zamieszani żołnierze. I tyle. Ze względu na dobro postępowania na tym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji o zdarzeniu. Mogę tylko potwierdzić, że część jego uczestników to prawdopodobnie amerykańscy żołnierze. Dziękuję, do widzenia. Kobieta to de facto powiedziała. No powiedziała, że prawdopodobnie amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w tym mieście. Nikt w tej sprawie nie usłyszał jeszcze zarzutów. Poszkodowani to mieszkańcy Skwierżyny, podaje prokurator R. Szynczewska. Od 2 lat Skwierżyna jest jednym z kilku polskich miast, w których znajdują się amerykańskie magazyny sprzętu wojskowego. Od czerwca stacjonują tam żołnierze batalionu logistycznego z brygady Iron Horse, czyli Żelazne Konie. I tutaj wam dam jeszcze do opisu drugi artykuł, trochę starszy, pod tytułem Amerykański desant w Skwierżynie, Jankesi dadzą zarobić. I to jest generalnie artykuł o tym, jak to fantastycznie jest być miastem, w którym siedzą amerykańscy żołnierze. I tu jest mówione, że oni właśnie dają zarobić, ponieważ sobie kupują różne rzeczy, ponieważ chodzą do lokali gastronomicznych, a nawet dają zarobić stacjom benzynowym. I co prawda nie tankują tam ani ropy, ani benzynki, bo Amerykanie takie rzeczy zawsze mają w bazie, żeby im nikt nie zrobił kuku ich silniczkom. Natomiast
Na hamburgery i hot dogi chodzowie chodzili na stacje benzynowe. Widać, w takiej małej miejscowości to zostało zauważone. Dali też zarobić kilkudziesięciu osobom, których po prostu zatrudnili. No ale co jest w tym artykule jeszcze bardzo fajne, takie dające do myślenia, to to, że miasto się cieszyło, włodarze się cieszyli, bo dzięki temu, że amerykańscy żołnierze przyjechali, to liczyli, że łatwiej dostaną dotacje na remonty infrastruktury miejskiej. I tam wprost było powiedziane, że oni chcą dostać pieniądze na remont takiej, takiej ulicy, ona się chyba Garnizonowa nazywa, i jako argument miał być, że tamtędy będą jeździć Amerykanie. Czyli kurczę, już tutaj przynajmniej w warstwie takiej, bym powiedział, mentalnej, ludzie uważają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chętniej sypnie kasą dla lokalsów, bo skorzystają z tego Amerykanie. Czyli że Amerykanie lepiej są traktowani, są przedkładani nad własnych obywateli. Czyli że nie, że matki z dziećmi na przykład tam jeżdżą do przychodni, albo ojcowie tamtędy jeżdżą do największego zakładu pracy w okolicy. Nie. Amerykanie tamtędy jeżdżą i dajcie nam kasę, nie? Także kasa, kasa, kasa. No a teraz widać, zaczynają się problemy. A jak to zostanie rozwiązane, to się przekonamy. Jeszcze raz przypominam, łapka w górę, miłych komentarzach oraz oglądaniu vlogów od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa!